Bezzałogowy pojazd nawodny, USV, znaleziony w środę przez załogę kutra rybackiego JAS, 61 rok z jastarni, to Hammerhead z wyposażenia kanadyjskiej fregaty rakietowej HMCS Charlottetown. Był wykorzystywany podczas wrześniowych ćwiczeń NATO. W trakcie ćwiczeń lotników morskich Cormoran, 17 rok na Bałtyku zginął we wtorek żołnierz. Do tragicznego wypadku doszło w godzinach popołudniowych wiek. Rzecznik prasowy Morskich Wojsk Atlantyckich, Maritime Forces Atlantic, kanadyjskiej królewskiej marynarki wojennej porucznik Linda Coleman poinformowała PAP, że HMCS Charlottetown jest obecnie na wodach europejskich w ramach operacji Reassurance, rozpoczętej po rosyjskiej agresji na Ukrainie i mającej zapewnić bezpieczeństwo krajom regionu. Znaleziony przez polskich rybaków Hammerhead był wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń NATO, Northern Cobaltast 2017, NOCO 17, które odbyły się na Bałtyku we wrześniu BR. Northern Cobaltast to coroczne ćwiczenia, które odbywają się na Bałtyku od 2007 roku. W tym roku uczestniczyły w nich wojska 16 krajów. Wszyscy brali udział w różnych symulacjach szkoleniowych, które miały na celu zwiększenie zdolności reagowania na obecne i przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa w strefie przybrzeżnej i na morzu, sprecyzowała Coleman. Dodała, że pojazdy Hammerhead są typowym celem stosowanym w szkoleniach z użyciem broni. Ich wykorzystanie jest cennym doświadczeniem dla naszej marynarki i dla załóg okrętów sojuszniczych podczas wspólnych ćwiczeń, zauważyła porucznik. We wrześniowej operacji na Bałtyku ćwiczono umiejętności obrony przed rakietami powietrze-woda, scenariusze z celami pozahoryzontalnymi, obronę przed okrętami podwodnymi i szybkimi przybrzeżnymi jednostkami. Coleman wyjaśniła, że takie cele jak Hammerhead są po ostrzale, albo podejmowane z powierzchni morza, albo zatapiane. Na pojazd wyglądający jak niewielka, około 5 roku, metrowa, szybka łódź motorowa natrafiła w środę załoga kutra rybackiego JAS 61. Obiekt nosił liczne ślady, najprawdopodobniej po kulach. Pojazd wpadł w rybackie sieci w czasie połowów prowadzonych na Zatoce Gdańskiej kilka mil morskich od brzegu. Znalezisko zostało otolowane do macierzystego portu Kutra, do jastarni, gdzie wyładowano je na brzeg. Rybacy powiadomili o nim Urząd Morski w Gdyni, a także inne służby i marynarkę wojenną.